O! Spooky Plate. Kurde. Jednak nie wiem, czy będę zmieniał dla Saeko Plate'a. Chociaż z drugiej strony... tędy nie mogę... Dobra, to już chyba końcowy ten... Końcowa sekcja Victory Road. Wygląda na to, że kurde dwie walki będę musiał zrobić, nie? Tak więc, Voldemorcie, liczę na ciebie. Żeby nam się nie trafił żaden jebany łubufet. Wtedy to by była katastrofa. Ranger Liliana. Ładna sukienka, moja droga. Tak, tak, intimidate, ale... Czemu by nie? Serio? Torterra. Mogę fly użyć. W sumie tak się zastanawiam, że mógłbym z tym treningiem, no nie, jednak podtrenować tak gdzieś tak do 65. Serio? I później na Victory Road dotrenować do tych 70. przed samą elitarną czwórką, bo jednak no też trochę mi tak za łatwo idzie, nie? Zaraz ludzie będą się skarżyć, że o, że twoje levele są za duże, jak śmiesz. O kurwa. Jest źle. Tutaj Syntesis, fuck you. Kurwa! Właśnie temu nie chce się lać. Nie, bo zawsze kurde muszą coś spierdolić, nie? O mój Boże, czym mógłbym cię ubić szybciej? Dobra, trzeba zmienić. Tym bardziej teraz. Nie wiem, kurde. Rexia bym użył. Ale on ma ziemne ataki też. Teraz Syntesis użyję, więc nie ma co. Przy okazji mamy Focus Sash, więc... Przynajmniej to zadziała na 100%, nie? Wypierdalaj. Aż mnie swędzi, żeby spacji użyć i przyspieszyć to wszystko. Ach. No, dziękuję. Rexio zawsze na propsie. O, Kabutops. Nie. Afro. Kogo on tam jeszcze miał wcześniej? Już nie pamiętam. Czy w ogóle zmieniał? Już nawet sam nie wiem. Mój mózg nie ogarnia sytuacji. Ale ogarnia to, że poczwórne obrażenia będą i się Afro uzdrowi do końca. Do widzenia. Kabutops jest bardzo fajnym pokiem. Podobny do Skytera, ale Skyter jest fajniejszy. A no tak, Taurosa miał. Powinienem zmienić? Powinienem zmienić. Oczywiście! Ponieważ walki nie mogą, kurde... Pójść łatwo i przyjemnie. Wszystko musi mnie zapierniczać, nie? W sumie chyba Tauros nie ma żadnych niebezpiecznych ataków. Nie kurde, w sumie fajnie by było, jakby mógł uciekać, ale hej. Fajnie by kurde było, gdybym mógł powiedzieć do trenerów wypierdalaj. I co? Doesn't affect Voldemort. Voldemort nie ma nosa. To jest najsłabsza część ciała dla każdego człowieka i Pokemona. Jasnej cholery. Nie ręczę za siebie. Kurde, ale brak nosa to jednak niewystarczająca... Czy cię popierdoliło? W sumie jeszcze raz spróbuję. Dziękuję. Więc jednak brak nosa na coś się przydaje. Dobra. Let's go. Tak jest. Wydaje mi się, że kurde, jak wsadzę Voldemorta na każdą walkę na czele, to rozpierdzieli wszystkich. Wszyscy będą się kurde go bać. W sumie to mógłbym tutaj ogarnąć tej... Niech będzie. Czemu nie? Tak kurde tej walki nie ominę cholernej. Tak. Chociaż myślę, że to będzie już chyba ostatni trener przed ligą. Ta, wiem, że mnie nie przypuścisz, Matole. O, amulet coin! Nareszcie znajduję ten przedmiot na samym końcu gry, kiedy już kasa właściwie mi się nie przyda. Ale hej, głupi te incense sprzedałem. Nawet ich nie użyłem, bo kurde o nich zapomniałem kompletnie. A, jestem głupi. Walcz ze mną. Ech. O, Metagross. Nie ma nic takiego, co by Earth Power nie załatwiło. Chyba, że masz Psychic. Właśnie, Psychic to jest nazwa mojego tego energetyka, którego teraz piję. Ach. Jestem ciekaw, o ile Life Orb zwiększa atak. O 30%? Nie jestem pewien. O, Firo! O, szkoduję cię, mój stary. Ale wybacz mi. Ja bym Firoła pomiział po brzuszku, on by pewnie zadziałał mi oczy, ale to mnie to nie obchodzi. Kurde, myślę, że Pokémonami jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie Game Freak wymyśliło. Haha. O kurwa, właśnie się zorientowałem, że Slaking jest tutaj. O, dobra, uff. Wiem, levele, nie? Ale kurde, ja wciąż się boję, jak ktoś mnie atakuje. Nigdy nic nie wiadomo, nie? Dobra, Pansy, spierdalaj. Bug. Ta. Wykorzystam te mumumilki. W sumie też dobrą strategią jest, tak jak wcześniej mówiłem, z tym niesprzedawaniem antidotów i tak dalej, nie sprzedawać żadnych potionów. Gdy już super potiony są i tak dalej, nie? Bo zawsze można je kupić, te super potiony, i wymarnować te pierwsze potiony do uzdrowienia. Dobra. Let's go! O, ale się denerwuję. Mimo tego, że wiem, że dobrze mi pójdzie. O, widzicie to zamczysko? Widzicie tę grafikę? DS-ową? O, a tam kurde w tle aż woda znika. Nie wiem, czy to tak jest normalnie, czy... Draw distance jakiś zjebany w tym miejscu jest. Ale nieważne. Wszystko jest takie nowoczesne. Dobra, Repel Effect War Off. Zarąbiście, dobra. Trzeba ogarnąć naszego teama. Move Pokémon. Gdzie jest... Jest Saeko tutaj. Dobra, Bibarel. Żeś nam... Dobrze nam służyłeś, ale niestety. Ile mam poków? 6, 12, 24, 25, 26, zaraz, 6, 12, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, kurwa, 1, 2, 3, 4, ja pierdzielę, czyżby licznik jakoś nie tak szedł, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 44, 45, no jeszcze moje w tym. Nie, coś jest nie tak, ale wiecie co, walić to. Chyba z tych liczników zrezygnuję. To trochę za dużo. O i git, myślę, że damy radę. Oczywiście będę startował z Giratiną. Ta, walić ich wszystkich. Niech poczują siłę mojego szatana. Wypierdalaj. Chcesz wyzwać ligę, czyż nie? Właśnie tutaj też jestem. Mógłbym się domyślić! Toksik jak zwykle musi przyjść i spierniczyć imprezę. I Halinę ze sobą przyniósł. Jak sobie chcesz. Dobrze, że pomyślałem i się uzdrowiłem i wyciągnąłem Saeko z boksu. O nie. Nie, dobra, jest super. Zen Headbutt to jest psychiczny, nie? Czemu w takim razie Voldemort nie dostał super efektywnych obrażeń? Ech, nieważne. Może Stantler ma Normalize czy coś, ale czy wtedy to nie powinno działać na niego chyba? Okej. Gaśnico! Usmasz tego pingwina! Super! Masz! Zap, zap! Paraliż przez resztę twojego życia. Wylądujesz na wózku inwalidzkim. A może nie jeszcze. O! Chybił! Właśnie temu też nie lubię tych ciosów, kurde. Hydro Pump, atak Mist. Ile masz, kurde, celności? 80% chyba. Oczywiście Hydro Pump raczej nie kojarzę, może 85 ma. O nie! Zgadnij co? Zgadnij co? Kurde, myślałem, że wybuchnie. To nic. Masz levitate chyba. Masz, kurwa. Nie! Serio! Czemu miałbyś ktokolwiek uczyć swojego boka takiego ciosu? Umrę, ale zmniejszę ci atak i specjalny atak. Ty kurwo znowu jesteś, co? Tak. Przynajmniej eksplozja zadaje ci jakieś obrażenia. Może dać ci jakiś, kurde, nie wiem, jakiegoś stracha. Ale ten, Waterfall. Chociaż ty jesteś walczący, nie? Pewnie Brave Bird dobrze by też na tobie zadziałało. Nawet lepiej. Flutter. Przestań, kurwa! Dziękuję, o! Teraz, kurde, jedyne czego potrzebuję teraz to, żeby ktoś mi padł, nie? Spierdalaj! Hitmonlee. Ty nie masz nic takiego, co mnie oszołomi, nie? Mam nadzieję. Zróbmy tak. A masz to. Nie jest źle. Ryzykować? Nie, nie będę ryzykował. No zaraz, kurde, straci trochę HP, on zrobi close combat, critical hit i pożegnamy gaśnicę. Dobra. Nie lubię tego, jak pokazuje mi jego stopę. Wąchaj moją stopę, smrodzie. O kurwa. Nie mogę uwierzyć w to, że jest ostatni czy coś. Spróbuję nie dostać w łeb. Nie! 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 Dobra! Mniej niż 1/3. Masz rock climbem po dupie. W sumie mogę wywalić te rock climb i dać coś dla gaśnicy, ale... nie wiem. I don't care. O nie. do kurwy nędzy! Pierdol się! Do jasnej cholery straciliśmy wodnego poka! Jebać! Widzicie, mówiłem! Różnica leveli, ale kurwa mać! Przy okazji... Wypierdalaj na zbity pysk, kurwo jebana! Będę musiał... Zamknij ryj, nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia. Focus Band znów nie zadziałał! Jebane gówno! Ach. Dobra. Nie chce mi się nawet trenować nowego poka, ale... Nie mam zbytnio... Nie mam, kurde, zbytnio wyboru, czyż nie? Ach. Żegnaj, Gaśnico. Byłaś zarąbistym dodatkiem do drużyny. Dobra, jakiś wodny pok. Wooper? Kogo kurde by tutaj teraz dać? Wiecie co? Dla dobrych starych czasów. Wąż rzeczny chyba też będzie mógł surf się nauczyć. Tak więc no, wszystko nie jest stracone. Przynajmniej będzie jakiś wodny atak. Nie, kurde, nie może. Nie, w sumie zobaczmy, co on może się takiego nauczyć. Zajebiście. Stockpile wypierdalaj. Mega Horn, Hyper Voice, Ice Fang. Super! O wężu rzeczny. Nawet się nie spodziewałeś. Swift, Brick Break może. Nie może. Karate Chop. Żeby już było cokolwiek. Dive. Może dive, ale jeszcze poczekamy. Hyper Fang. Nie. 90 accuracy to nie. Dobra, dam jemu dive. Zamiast speed up. No i proszę państwa, czeka nas kurde kolejny treningowy montaż, czy tego chcemy, czy nie. Tak więc wiecie co? Wiecie kurde co? Let's fucking go trenować. Tak więc ZW! Kto by przypuszczał, nie? Wszystkim zgadnijcie, kto wrócił. Oto jak wygląda nasz wąż rzeczny. No, trochę przesadziłem z levelowaniem, ale hej. Wkurzyłem się! Już mnie nie obchodzi co i jak. Przy okazji, shed skin. No, to nam się przyda. Jak jakiś status problem będzie czy coś, to będziemy się z tego wyleczyć. Dobra. Are you fucking ready? Are you ready? Ja jestem gotów. A nie, chwila, jeszcze nie. Ta. Teraz jestem ready. Let's go, madafaka. Tak, tak, mam 8 wszystkie 8 odznak. I odznakę bekonu na samym końcu. Najważniejszą. Very well, możesz iść. Dobra. Tak jak w poprzednim Muzloku. Jeżeli ktoś tutaj padnie, ale dojdziemy na sam koniec, to zostaje uzdrowiony i żyje. To, bo ten... jak to się nazywa? Hall of Fame jest magicznym, specjalnym miejscem w moim kanonie, które uzdrawia twoje poki. Let's go. O, ta muzyka! Denerwuję się! Siema. Hello, witaj w lidze Pokémon. Jestem Aaron z elitarnej czwórki. Miło cię spotkać. O, powinienem wyjaśnić. Jestem wielkim fanem robalowych poków. Robalowe Pokémony są wredne i także piękne. Czy chcesz wiedzieć, czemu tutaj walczę z challengerami? Ponieważ chcę stać się idealny, tak jak moje robalowe Pokémony. To kurde, w muchę się zmień. Okej, zaczynajmy. Dona! Mam przynajmniej fajny beret i fajny szal. Nie spodziewałeś się tego. Ja pierdzielę, jednak te levele są zbyt duże. Ale fakt jest shit. Dobra, to będzie kłopotliwe. Spikes powoduje, że jeżeli zmieniasz poka, to one dostają trochę obrażeń. Chyba że jest latający Pokémon, to wtedy nie. Ale myślę, że czempion będzie ciężki. W tych grach czempion, kurde, jest najcięższym czempionem z całej serii. W Sinnoh. Carnivine. Zgadnij co. Mam na to też kontrę idealną. W sumie, nie, zaraz. Giratina nie jest latającym pokiem. Mimo tego, że ma skrzydełka, nie? To jakbym zmienił... Nie, Spikes na niego powinno działać. W sumie też Pokémony z Levitate. Nie biorą pod uwagę tych całych kolców. Let's go! Girafarik. Okej, mam dla ciebie to. Oj, szlak. Dobra. Mogłem się tego spodziewać. To ja też Voldemorta uzdrowię. Fuck you! Jak ty możesz, to ja tym bardziej. No tego jakbyś nawet nie uzdrawiał, to bym ja uzdrawiał moje poki. Jak padną, to koniec. Dobra, bug. Energy Root. A tutaj jeszcze jeden Full Restore. Wkurzyłbym się, ale trudno. Trzeba dealować z tym wszystkim. Nie zmniejszaj mi obrony. Dziękuję. Dawaj. Ja pierdzielę, Giratina to zarąbisty pok. No w końcu to legenda, nie więc. Będę musiał chyba go zmienić. Nie będę miał go na czele. Low Pani. Spierdalaj. O, zgadnij co ja mogę zrobić. Nie spodziewałaś się tego, nie? Spadaj do Playboya, tam gdzie twoje miejsce. Albo nie, pod latarnię raczej. I co? Zobacz, co ja mogę zrobić. Fajnie by było, jakby tak w powietrzu mogli się napierdzielać, nie? Że ona użyje bounce, on użyje fly i w powietrzu będą się bić. Kurde. Life Orb jest naprawdę OP. Dodrio! Dodrio jest fajny. Ale trudno, musi zginąć. Dobra, już kurde myślałem. Fuck. To nie jest nie koniec jeszcze! Nie jest. Wiem o tym, kurde, temu się uzdrawiam. kolejnego Dragon Clawa użyj, to powinno być koniec. To powinien być koniec. W sumie Voldemort ma tyle HP, że już mogę kurde na niego Full Restore marnować. Nie kurde, nie chcę uciekać. Jak miałbym uciekać w tym momencie? W sumie czemu nawet dają nam opcję ucieczki podczas walk z trenerami? W sensie, że mamy run, no nie? Ach, udało się. Nie doczytałem tego, co masz do powiedzenia. Przegrałem z najbardziej pięknym z najbardziej pięknymi, najtwardszymi robalowymi Pokemonami, mimo tego, że w mojej drużynie chyba żaden robalowy pok nie był. Przegraliśmy, ponieważ nie byliśmy wystarczająco dobrzy. To jest to. Wracam do treningu. Usłysz to ode mnie. Nie, to było okropne. Tak czy owak, idź do następnego pokoju. Trzech trenerów na ciebie czeka. Są wszyscy ode mnie lepsi. Och, dobra. Tak więc myślę jednak, nie będę trzymał na czele Giratiny. Kurde, rozpierdoliłem tego kolesia z taką łatwością. A dam jeszcze jeden. Dobra. Switch. Wąż rzeczny niech coś zrobi. Wierzę w ciebie, wężu. Jesteś zajebisty. Come on! Ty jesteś miła. Well, well. Jesteś całkiem uroczym trenerem. Mówiłem, że jest miła. Ale także masz, kurde, trochę twardości. Aha, jestem Berta. Lubię ziemne typy. Cóż, czy możesz pokazać tej starej pani, ile się już nauczyłeś? Pewnie. Mija,